serdecznie. Moim kolejnym gościem jest Michał Stawiarski. Michał, Michale. Dzień dobry Państwu, witam. Michał przyjechał dzisiaj do nas z Kraśnika. Blisko związany jest z klubem bokserskim Sparta Kraśnik. Powiedz mi, Michale, jaka jest Twoja rola w tym klubie? W klubie Sparta Kraśnik jestem członkiem zarządu. Staram się młodzieży i dzieciom pomagać, że tak powiem, w rozwoju poprzez jakieś zakupy różnych, że tak powiem, akcesoriów do treningu. Dodatkowo staram się, żebyśmy organizowali różne zawody sportowe. No, myślę, że jestem członkiem, ale też żywym członkiem, bo też trenuję w Sparcie. No właśnie, z tego co tutaj rozmawiałam z trenerem Michałem, mówi, że jesteś urodzonym społecznikiem. Z tego co widzę, co słyszę właściwie, jest pasja w tym co mówisz. Taka dobra duszyczka klubu. Tak, tak staram się właśnie działać na rzecz klubu i o rozwój dzieci dbać przede wszystkim. Właśnie, trener Michał powiedział, że stawiacie głównie na rozwój, na młodzież, na tak zwanych świeżaków, no bo w tym tak naprawdę jest przyszłość, prawda? Oczywiście. Musimy na pewno walczyć z tym, żeby dzieciaki odciągać od komputerów, od smartfonów. Wiemy, że to jest teraz problemy, są takie cywilizacyjne, no tak świat przyspiesza. Jak ten trening będzie, będzie im zadowolenie, będzie, że tak powiem, wyładowanie pewnych emocji negatywnych i w szkole będzie lepiej dla tych dzieci, na pewno, z pewnością. Powiedz mi, jak zamierzacie tak naprawdę przeciągnąć młodzież do boksu? Jest to sport tak naprawdę niszowy. Jak zamierzacie wejść do szkół, zainteresować dzieci tym, żeby właśnie przeskoczyli z tych gierek komputerowych, z tego zamulania w domu przed telewizorem, właśnie przyszli na trening? To nie jest to tak łatwo kogoś namówić. Oczywiście, tym bardziej w dobie pandemii teraz. No, szkoły są zamknięte, więc to jest zdecydowany problem, tak? Robić takie akcje, powiedzmy, do szkół, pokazywać pokazowe treningi, żeby to były bezpłatne, żeby dzieciaki miały możliwości, że tak powiem, przyjścia. Ale jest też Facebook, internet, tutaj działamy, posty sponsorowane. Robiliśmy ostatnio, że tak powiem, licytację, walczymy dla Hani. Udało nam się zebrać 13 tysięcy złotych. Uważam, że przez 2 tygodnie fajną sumkę. Mieliśmy ogólnie zrobić turniej bokserski, walczymy dla Hani. Byli sponsorzy, był patronat marszałka województwa, posła, starosty kraśnickiego tak naprawdę, ale niestety ze względu na obostrzenia musieliśmy, że tak powiem, to przyłożyć. Ale 13 tysięcy przekazaliśmy właśnie tej Hani. No i dla klubu na pewno to jest kluba. I też rodzice, których dzieci trenują, przekazują innym znajomym, że fajnie, jest w klubie dobra atmosfera, Michał wymaga. No i warto przychodzić na treningi do Sparty Kraśnik. Fajnie, fajnie, bo tak jak mówię, słyszę w Twoim głosie pasję. Powiedz mi, a ile sam masz wspólnego z boksem? Sam wspólnego, powiedzmy, amatorem jestem takim zdecydowanym. Około 2 lat trenowałem. Teraz też czynnie mogę powiedzieć, bo trenuję z synem swoim 5-letnim. Przychodzę właśnie na boks do Sparty, żeby też w nim zaszczepić pewien sport, pasję. Też odciągnąć od tego wszystkiego, co się wokół dzieje. Fajnie, bo właśnie tym, że sam trenujesz, dajesz przykład, bo tak naprawdę jest tym pasja, w tym szczerość, to jest, skoro trenujesz, potrafisz ludzi przekonać, bo wiesz, jak to jest, jakby mówiąc krótko, od środka. Zgadza się, tak jak mówię, no, syn widzi, że trenuje, tak samo koledzy jego z przedszkola przychodzą, jest dyscyplina na treningach, bo no Michał też nie chce, żeby dzieciaczki, że tak powiem, robiły co chciały. No musi być delikatny reżim. Jak się nie słuchamy, to też jakieś, że tak powiem, konsekwencje, pompeczki, przysiady muszą być tak naprawdę. Myślę, że ogólnie same dzieci, jest uśmiech po treningu na twarzy, więc to jest chyba najważniejsze. Powiedz mi w takim razie, w jakim kierunku postanowiliście poprowadzić w ogóle klub? Myślimy, ogólnie wcześniej nie było takich możliwości, z tego co wiem, ze wcześniejszym zarządem, że tak powiem, bardzo nie było możliwości jeżdżenia na zawody. Teraz jesteśmy z Marcinem dosyć blisko, z klubem sportowym za bramą, również drugim klubem od nas z Kraśnika. Chcemy, że tak powiem, troszeczkę się przybliżać do siebie, żeby no, była szansa na jakiegoś mistrza od nas z Kraśnika tak naprawdę. Przyjechaliśmy też dzisiaj do Was, do PAKO, no, zobaczyć tak naprawdę prawdziwą szkołę trenerską, bo można powiedzieć, że Wasz trener jest naprawdę fajnie potrafi prowadzić te zajęcia. Jest autorytetem dla Waszych trenujących. No, coś więcej chcieć. Miło to wszystko słyszeć. Miód na moje uszy, miód na uszy tak zwane klubowe. No cóż, w takim razie zakończmy tą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo i mam nadzieję, że się jeszcze raz spotkamy. Dziękuję Państwu, super, naprawdę, PAKO Klub, jest okej. Dzięki wielkie.